Rozdział 24. Czym groziło odwlekanie? Stalin nie ufał ludziom, ale przy tym bezwzględnie ufał logice. Mark Sołonin. Teraz spójrzmy na sytuację z innej strony. Załóżmy, że Hitler 22 czerwca nie zaatakował. I w ogóle postanowił na razie nie atakować. Ile czasu potrzebował Stalin? I co z tego odwlekania mogło wyniknąć? Wariantów możliwego rozwoju wydarzeń jest nieskończenie dużo. Trzy z nich wydają mi się najistotniejsze. Wariant pierwszy. Stalin nadal odwleka wojnę, Stany Zjednoczone są zajęte swoimi sprawami, między Wielką Brytanią a Niemcami wciąż trwa niemrawa wymiana ognia. Na zachodzie bez zmian. A w tym czasie, wiosną 1941 roku, odrzutowiec MS-163 przeprowadził lot ślizgowy, nie włączając silnika. Jesienią 1941 roku rozpoczął loty z włączonym silnikiem. 18 sierpnia 1941 roku flugkapitan Fritz Wendel wzbił się w niebo na ME-262. Co prawda samolot miał silnik tłokowy, ponieważ budowa silników turboodrzutowych się przeciągała. 13 marca 1942 roku ME-262 wykonał pierwszy lot z silnikiem turboodrzutowym. Spełnił on wymagania. Jednak pojawiła się możliwość zainstalowania potężniejszych silników, w nawiasie Jumbo 004, ewentualnie Jumbo 004. Na szczęście było z czego wybierać. 18 lipca 1942 roku odbył się pierwszy lot ME-262 z tymi silnikami. Z nimi ME-262 Schwalbe wszedł do seryjnej produkcji. Wiosną 1941 roku w Niemczech rozpoczęto pracę nad stworzeniem ciężkiego czołgu. Niemcy gwałtownie wyprzedziły Związek Radziecki w wielu dziedzinach wojskowo-technicznych. Na przykład w dziedzinie tłokowych silników lotniczych, nie mówiąc o odrzutowych, a także w dziedzinie uzbrojenia torpedowego. Niemcy były światowym liderem w próbach atomowych i w technologiach rakietowych. Już w drugiej połowie wojny Niemcy jako pierwsi na świecie stworzyli najpierw skrzydlate, a później balistyczne rakiety. Niemcy pierwsi skonstruowali rakiety typu ziemia-powietrze. Pozostało tylko rozpocząć produkcję seryjną. W Niemczech pracowano nad noktowizorami dla czołgów. Wiele niemieckich wojskowo-technicznych wynalazków w ogóle nie mieści się w naszych wyobrażeniach na temat uzbrojenia w XX wieku. Po prostu niemieccy inżynierowie nie zdążyli wcielić ich w życie. Zbyt mało czasu dała im historia. Gdyby towarzysz Stalin nadal wyczekiwał i zwlekał, to już w 1942, a tym bardziej w 1943 roku, spotkałby zupełnie inną niemiecką armię. Lista niemieckich nowinek jest nieskończona. W zakresie radarów, środków łączności, sprzętu kryptograficznego, optyki, lekkiej broni przeciwpancernej, dział artyleryjskich z lufami stożkowymi, przyrządów do kierowania ogniem, sprzętu obliczeniowego itd. Ile razy słyszałem ciężkie westchnienia. Ach, gdyby Stalin zyskał na czasie i zmodernizował swoją armię. Zmodernizowanie armii jest niemożliwe. To proces ciągły, który nigdy się nie kończy. Podczas gdy wymienicie 10 tysięcy T-26 na T-50, zostanie stworzony nowy czołg i modernizacja będzie trwała nadal. Podczas gdy wszystkie wasze pułki szturmowe przesiadają się na IU-2, powstanie IU-10. Podczas gdy wprowadzacie IU-10, pojawi się bardziej nowoczesny samolot. A jęki nie cichną. Ach, gdyby udało się zyskać jeszcze rok, a jeszcze lepiej 2 albo 3. Ten, kto mówi coś takiego, wyraźnie widzi przed sobą wspaniały obraz. Związek Radziecki wyposaża swoją armię w nowe uzbrojenie, a Niemcy siedzą na ławeczce i cierpliwie czekają, aż Armia Czerwona wysforuje się daleko naprzód. Jaką podstawę mają te iluzje? Traktat wersalski zatrzymał gospodarczy i wojskowy rozwój Niemiec. Hitler wyrwał Niemcy z ograniczeń Wersalu i kraj gwałtownie nadrabiał stracony czas. Postęp techniczny w Niemczech przebiegał w znacznie szybszym tempie niż w Związku Radzieckim. Gdyby Stalin dalej odwlekał wojnę, mógłby przez to zaprowadzić swoją armię w bagno.
Za rok, dwa lub trzy armie Związku Radzieckiego i Niemiec mogłyby się znajdować na różnych poziomach postępu technologicznego. Przykład. W 1945 roku główni uczeni wojny Niemcy, Wielka Brytania, USA i Japonia posiadały odrzutowe samoloty i silniki. Od razu zastrzegam. O różnym stopniu zaawansowania i niezawodności. Ale wszystkie te kraje znajdowały się na właściwej drodze rozwoju. Podczas wojny w Niemczech seryjnie produkowano trzy typy myśliwców odrzutowych oraz bombowiec odrzutowy AR-234 Blitz. Liczba eksperymentalnych samolotów odrzutowych była spora, a projektów niezliczona. W nawiasie U-287 w pięciu wariantach, ME-264 w dwóch wariantach, E-470, E-555 w 11 wariantach, E-560 w 10 wariantach, HO-8 w dwóch wariantach, ME-P1108 w pięciu wariantach, EF-116, EF-130, EF-132 i tak dalej. Jedynym wyjątkiem wśród głównych uczestników wojny okazał się Związek Radziecki, który pod koniec walk nie miał ani samolotów odrzutowych, ani silników, ani planów na przyszłość. Niedopracowany B-1 okazał się błędem. Nic innego w perspektywie nie przewidywano. Tak opłakany stan nie powstał samoistnie. Nie obeszło się tu bez osobistego wkładu w rozwój lotnictwa króla szczurów. Król szczurów w cudzysłowie. Referenta Stalina do spraw lotnictwa Aleksandra Siergiejewicza Jakowlewa, generała pułkownika, dwukrotnego bohatera pracy socjalistycznej, kawalera 8 orderów Lenina, rzeczywistego członka Akademii Nauk ZSRR, laureata Nagrody Leninowskiej, Państwowej i 6 stalinowskich. I tak dalej, i tym podobne. Inna konsekwencja odwlekania wojny mogła się okazać jeszcze bardziej poważna. Roosevelta już od dawna swędziały ręce, żeby udusić Niemcy. Za Rooseveltem stały interesy amerykańskich bankierów i przemysłowców. Niemcy należało obezwładnić jako niebezpiecznego konkurenta. Trzeba było tylko znaleźć pretekst. A ten w Waszyngtonie by znaleziono. Widząc, że Wielka Brytania traci siły i zainteresowanie wojną, a Związek Radziecki zbyt długo wyczekuje, Stany Zjednoczone mogły zrobić zdecydowany krok. Opowiedzieć się po stronie Wielkiej Brytanii. To mogło diametralnie zmienić sytuację sprzyjającą wyzwoleńczemu marszowi Armii Czerwonej na Berlin i Paryż. W takim układzie II wojna światowa w ogóle traciłaby dla Stalina wszelki sens. W imię czego należałoby ją rozpętać, skoro całej Europy i tak nie udałoby się włączyć do niezłomnego Związku Republik? Ale Stany Zjednoczone mogły na początku lat 40. nie włączyć się do europejskiej wojny, lecz skierować swój wzrok na Ocean Spokojny. I wówczas doszłoby do najbardziej prawdopodobnego i nader nieprzyjemnego dla towarzysza Stalina wariantu rozwoju wydarzeń. Rząd Wielkiej Brytanii ewidentnie dostrzegał strategiczny impas w wojnie z Niemcami. Pat. Wielka Brytania nie posiadała takiej armii, która mogłaby na kontynencie pokonać Niemcy. Niemcy z kolei nie miały takiego lotnictwa i marynarki, żeby dokonać inwazji na Wyspy Brytyjskie i zwyciężyć. Kontynuowanie wojny było daremne i bezsensowne dla obu stron. Rujnowała i osłabiała ona zarówno Wielką Brytanię, jak i Niemcy. Wielka Brytania za wszelką cenę próbowała zwabić Związek Radziecki do wojny z Niemcami, ale towarzysz Stalin zwlekał, zapewniając cały świat o swoim umiłowaniu pokoju. Niektórzy w to wierzyli. W takiej sytuacji wśród przywódców Wielkiej Brytanii dojrzewało przekonanie, że wojnę trzeba zakończyć. Wielka Brytania jako pierwsza wypowiedziała wojnę Niemcom, ona też mogła wyciągnąć gałązkę oliwną. A Hitler, tak po klęsce Polski, jak i po klęsce Francji, proponował Wielkiej Brytanii pokój. Wielokrotnie. I dziwny lot Hessa do jaskini brytyjskiego lwa ewidentnie wywołał u towarzysza Stalina nieprzyjemne refleksje. Gdyby Wielka Brytania po oszacowaniu rujnujących konsekwencji długotrwałego kryzysu wojennego i braku jakiejkolwiek perspektywy nagle wycofała się z wojny, wówczas Stalin niespodziewanie znalazłby się w sytuacji nie do pozazdroszczenia. Sam, bez sojuszników.
mając pod butem miliony rozgoryczonych ludzi i na niedawno wyzwolonych ziemiach i w ojczystych radzieckich obozach i dziesiątki milionów w radzieckich kołchozach. Owe miliony w określonych sytuacjach mogły przypomnieć rodzimej władzy jej pewne nie do końca przemyślane posunięcia. Wycofanie się Wielkiej Brytanii zagrażało Stalinowi również stricte wojennymi komplikacjami. W ciągu całej wojny niemiecka marynarka w zasadzie nie walczyła ze Związkiem Radzieckim. Walczyła z Royal Navy, później jeszcze z marynarką USA. Po wycofaniu się Wielkiej Brytanii cała potęga Kriegsmarine skierowałaby się przeciwko Związkowi Radzieckiemu. Hitler gwałtownie zmniejszyłby produkcję łodzi podwodnych, w nawiasie największą na świecie, a zwiększył produkcję czołgów, artylerii, amunicji. W trakcie wojny przeważająca część Luftwaffe walczyła w Europie Zachodniej, broniąc jej przed nalotami najpierw brytyjskiego, a później amerykańskiego lotnictwa. W przypadku wycofania się Wielkiej Brytanii z wojny, a USA jeszcze do niej nie przystąpiły, całą moc niemieckiego lotnictwa skierowano by przeciwko Związkowi Radzieckiemu. Podczas wojny lotnictwo zachodnich sojuszników zmieniło niemiecki przemysł w sterty powyginanego metalu, a niemieckie miasta w oceany gruzów. Mówi się, że nie udało się wybombardować Niemiec z wojny. Ale wyobraźmy sobie, że bombardowania zakończyły się w 1941 roku, nawet nie rozpoczęwszy się na dobre. I niemiecki przemysł pracuje bez przeszkód, a cała jego produkcja skierowana zostaje przeciwko Związkowi Radzieckiemu. Jak wówczas czułby się towarzysz Stalin? Dopóki II wojna światowa toczyła się na kontynencie, Stalin miał interes w tym, żeby doczekać wycieńczenia się państw europejskich w walkach. Stalin chciał, żeby wszyscy uczestnicy wojny nabrali zapału. Właśnie tymi słowami wyraził swój plan w gronie zaufanych towarzyszy. Nabrali zapału w cudzysłowie. Jednak latem 1940 roku Hitler niespodziewanie pokonał Francję i wyparł wojska brytyjskie z Europy Zachodniej. Nikt nie przewidywał takiego oszałamiającego sukcesu. Nawet sam Hitler. Właśnie wówczas powstała patowa sytuacja w wojnie między Wielką Brytanią i Niemcami. Rozumiano to i w Berlinie, i w Londynie. W Moskwie też. Właśnie od tej chwili pojawiła się możliwość i prawdopodobieństwo zawarcia pokoju między Niemcami i Wielką Brytanią. Zwycięstwo nie było możliwe ani dla jednej, ani dla drugiej strony. Dlatego obie strony w każdej chwili mogły się zgodzić na remis. Tego Stalin bał się najbardziej. Najlepszy wariant dla Stalina – uderzyć na Niemcy w czerwcu 1940 roku po pokonaniu Francji przez hitlerowców. Całe niemieckie lotnictwo we Francji. Tam były wszystkie czołgi, cała ciężka artyleria, najbardziej utalentowani generałowie, najlepsze wojska. Pod koniec operacji niemieckie tyły rozciągnęły się. Sprzęt wymagał naprawy, zapasy paliwa i amunicji prawie całkowicie się wyczerpały. A na radzieckiej granicy znajdowało się tylko 10 niemieckich dywizji piechoty. Ani jednego czołgu i rumuńskiej ropy nikt nie bronił. Jednak Stalin nie zakładał tak szybkiego upadku Francji. Moment, by zaatakować Niemcy, był doskonały, ale trzeba by w tajemnicy zmobilizować i wysłać na granicę dywizje, korpusy i armię pierwszego rzutu strategicznego. Rozwinąć w rejonie granic 250 nowych lotnisk, punkty dowodzenia, węzły łączności, zaplecze medyczne, przywieźć i rozdysponować setki tysięcy ton amunicji, części zamiennych, sprzętu inżynieryjnego, doprowadzić do granic bazy paliw, przebazować lotnictwo, zaopatrzyć wojska w mapy topograficzne, plany pierwszych operacji, przestawić przemysł i kolej w tryb wojenny, zmobilizować i przerzucić z głębi kraju drugi rzut strategiczny, zawczasu wyprodukować plakaty z wzywającą matką ojczyzną, zamówić pieśń patriotyczną u Szostakowicza i świętą wojnę u Aleksandrowa, rozwiązać całe mnóstwo problemów. To jak wystrzelenie rakiety na Marsa. Nie pomyślisz o najmniejszym drobiazgu, może się spalić na starcie. W jeden dzień tak wielkiego przedsięwzięcia zrealizować się nie da. W dwa miesiące również. A później jesień i zima. Z rozmokłymi lotniskami, deszczem, mgłą, nielotną pogodą. I Stalin postanowił, nie teraz, ale przy pierwszej sprzyjającej okazji.
ale jego zdaniem pierwsza sprzyjająca okazja miała się nadarzyć nie wcześniej niż w maju 1941 roku. W 1938 roku przywódcy Wielkiej Brytanii, Francji, Włoch i Niemiec spotkali się w Monachium i szybko rozwiązali zaistniałe problemy. W 1940 roku grono słuchaczy skurczyło się do dwóch, a kontynuowanie gry nie wróżyło im obu nic dobrego. Kto mógł zagwarantować, że w nowej sytuacji przywódcy Niemiec i Wielkiej Brytanii nie spotkają się znowu i nie rozwiążą powstałych problemów? Jak Mołotow, Beria, Dziekanozow, Fotin, Proskurow czy Gołkow mogli poręczyć przed towarzyszem Stalinem, że właśnie teraz, w lipcu 1940 roku, w jakimś neutralnym Madrycie nie zasiedli przy stole przebrani w cywilne ubrania brytyjscy i niemieccy generałowie i nie kreślą mapy podziału interesów dwóch państw? Kto mógł zaręczyć, że w jakiejś przytulnej podmiejskiej posiadłości w neutralnej Genewie nie spotkało się dwóch panów o miłej powierzchowności i nie omawia warunków zawieszenia broni? Kto mógł zapewnić, że Churchill nie prowadzi tajnych pertraktacji z Hitlerem? Jeżeli w sierpniu 1939 roku przywódcy Związku Radzieckiego i Niemiec mogli się dogadać w ciągu kilku godzin z przerwą na obejrzenie pierwszego aktu Jeziora Łabędziego w Teatrze Wielkim, to dlaczego w lipcu 1940 roku przywódcy Wielkiej Brytanii i Niemiec nie mogli się porozumieć w takim samym pośpiechu? Właśnie to nie dawało Stalinowi spokoju. W każdej chwili, jak grom z jasnego nieba, mogła rozbrzmieć straszna nowina. Wojna między Wielką Brytanią i Niemcami zakończyła się honorowym pokojem. Wobec takiej perspektywy odwlekanie wojny było dla Stalina śmiertelnie niebezpieczne. Po klęsce Francji odwlekanie wojny mogło dla Związku Radzieckiego skończyć się katastrofą i upadkiem. Stalin rozumiał to najlepiej. Koniec rozdziału 24. Rozdział 25 jest zatytułowany Od pioniera do emeryta.